Dzień dobry. Kołaniam się Państwu nisko tuż przed weekendem. Zapraszam na dobrą, słoneczną i dosyć ciepłą prognozę pogody. Ale zanim o tym, co przed nami, to może najpierw kilka słów o tym, co za nami. Bo akurat wczoraj, jeśli chodzi o maksymalne temperatury w ciągu dnia, to w Szczecinie i w Szczecinku zanotowano najwyższe maksymalne temperatury w ciągu dnia, jeśli chodzi o dane z 50 większych miast w Polsce dane ze stacji IMGW. Po 9 stopni tutaj w tych miastach zanotowano w najcieplejszym momencie dnia. Gdzie było najchłodniej? W Zakopanem. Temperatura w ciągu dnia nie wzrosła powyżej 0 stopni. Było to minus 1. Oczywiście wysoko w górach było najchłodniej, bo na kasprowym minus 5, ale na śnieżce to trochę nawet niższa temperatura bo minus 6. U nas też za ciepło nie było, bo od 3 do 5 stopni. No i tę pierwszą temperaturę zanotowano w sandomierzu, a tę drugą. W Sukowie. Tutaj obok stolicy województwa świętokrzyskiego. No i te temperatury wyznaczały jak gdyby przedział plusowy na obszarze naszego województwa, czyli mniej więcej od 3 do 5 stopni. No i jeszcze taki wiaterek podmuchiwał sobie ze wschodu, ale miejscami słońca nie zabrakło. Chociaż akurat niskie chmury stratus upodobały sobie tutaj stolice Województwa Świętokrzyskiego i po tych porannych rozpogodzeniach po południu znów dały znać o sobie, szczególnie właśnie w okolicach Kielc. Ale północ, północny wschód, północny zachód naszego regionu, tutaj było dosyć sporo promieni naszej gwiazdy dziennej, natomiast południe doświadczyło zdecydowanie mniej. To co przed nami, proszę Państwa, co będzie się dziać w te najbliższe dni wolne od pracy? Po tych porannych, solidnych przymrozkach temperatura szybko zacznie nam rosnąć. To za sprawą przede wszystkim słońca, które będzie już od godzin porannych operowało. No i około 8-9 przejdziemy <grym> przez zero i zaczną się plusy. Takie plusy, że w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie zobaczymy na termometrach 7 i 8 stopni nawet. Przy słabym wietrze naprawdę szykuje nam się dzisiaj bardzo dobra pogoda. Kto nie musi rano tak wcześnie, to niech nie wychodzi, a jak wyjdzie po dziewiątej, to już będzie fajnie. Natomiast jeśli chodzi o sytuację baryczną, to to słońce będziemy zawdzięczać ośrodkowi wyżowemu, który już swoim klinem wszedł do Europy Środkowej i dzisiaj nawet sięgnął Morza Czarnego, cały czas centrum jego nad Skandynawią. Jutro się nic nie zmieni, tutaj jeszcze obszar wyżowy pozostanie z nami, chociaż ciśnienie już spada, bo ten antycyklon zacznie przesuwać się na północny wschód, a zachód naszego kraju już będzie się dostawać pod wpływ Zatoki Niżowej związanej z ośrodkiem niskiego ciśnienia znad Zatoki Biskajskiej. Powietrze kręcące się w obszarze tego niżu to zdecydowanie cieplejsze, bardziej przyjazne. I w dzień świąteczny cała ta zatoka wraz z obarami tutaj sięgnie obszaru całej Polski. Będziemy doświadczać zmiennego zachmurzenia, ale w niedzielę słońca też nie zabraknie i naprawdę będzie to dobry dzień, bo już na wysokości 1,5 km przejdziemy na plusy, co i przy ziemi da około 11 czy nawet 12 stopni w ciągu dnia. Na południu naszego regionu może być to nawet i 13. Szykuje nam się dosyć dobra niedziela. Jeżeli jakiś opad gdzieś się pojawi, to bardzo znikomy. A na meteorogramach te wszystkie czynniki atmosferyczne przedstawiają się w następujący sposób. Tak jak mówiłem, dzisiaj temperatura do 7 stopni. Nie wszędzie, gdzie niegdzie będzie tylko 5 czy 6, ale 7 stopni pojawi się w niektórych miejscach naszego województwa. A grunt nagrzeje nam się nawet do 13 stopni. Wilgotność już lepsza zdecydowanie. Do 60% w najcieplejszym momencie dnia, no to są właśnie dobre warunki, proszę Państwa, do tego, by odczuć to ciepło, bo jeszcze słaby wiatr będzie nam podmuchiwał do 20 km na godzinę. Kierunki jego to południowo-wschodni przede wszystkim, no a na niebie trochę stratokumulusa. Jednak słońca zdecydowanie więcej niż chmur. Noc najbliższa znów z przymrozkami kilkustopniowymi od minus 3, nawet do minus 6 czy do minus 7. Tak widać na meteorogramach, Państwa, bo będziemy mieli do czynienia z bezchmurnym niebem. Ciśnienie już w nocy spadnie do 1020 hektopaskali ale dzisiaj jeszcze nawet 1025. Tak jak mówiłem, wyż będzie się odsuwał na północny wschód, a my powolutku będziemy dostawać się pod wpływ Zatoki Niżowej od zachodu. Natomiast jeśli chodzi o maksymalne temperatury jutro, to nawet do 10 stopni, a grunt nagrzeje się do 14, czyli widać, że słońca znów nie zabraknie, tyle że jakby delikatnie silniejszy wiatr, bo jednak gradień ciśnienia nad Polską będzie narastać ze względu na różnicę ciśnień pomiędzy tą Zatoką Niżową a Wyżem, odchodzącym na północny wschód od naszych granic. Jednak słońca w sobotę też nie zabraknie, wiatr z południowego wschodu. I kolejna noc. No tutaj już cieplejsza zdecydowanie ta z soboty na niedzielę, bo temperatura nad ranem spadnie do około 0 stopni plus 1. No i chmury. Chmury przede wszystkim, proszę Państwa, ale słońce w niedzielę też się pojawi. I jeszcze cieplej do 12 stopni w niedzielę. Tak widać na meteorogramach, niestety ciśnienie nam spadnie do 1500 hektopaskali, więc ten szybki taki spadek spowoduje, że sytuacja biometrologiczna najpierw obojętna, a później lekko niekorzystna. No i w niedzielę też dmuchnie trochę silniej, do 35 km na godzinę z południowego wschodu, a tak jak mówiłem, troszkę nam tylko tutaj deszczu gdzie niegdzie spadnie, bardzo niewiele. I takie te dni marcowe przekropne nam się tutaj szykują, no ale w naszym klimacie umiarkowanym o nieumiarkowanych zmianach dość często dochodzi do tego, że zmieniają nam się warunki atmosferyczne, szczególnie w miesiącach przejściowych. Ponieważ jeśli spojrzymy w kalendarz, można zauważyć przede wszystkim, że dzisiaj święto kobiet. Wszystkim paniom życzę przede wszystkim pogody, nie tylko tej za oknami, ale przede wszystkim pogody ducha. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i żeby wiosna obdarzyła nasze Panie pięknymi kwitnącymi kwiatami na łąkach i oczywiście w naszych ogródkach. Marek Styfaniec, do usłyszenia jeszcze raz po godzinie dziewiątej.